Nowy trop w sprawie wyprowadzenia miliardów złotych ze SKOK Wołomin. Portal TVN24 pierwszy napisał o morderstwie mężczyzny, który miał się zajmować organizacją słupów. Bezdomnych, którzy brali w SKOK Wołomin kredyty opiewające łącznie na przynajmniej 102 miliony złotych. Możemy jedynie potwierdzić, że policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji weryfikują hipotezę, która łączy dwie śmierci z działalnością SKOK Wołomin. Mężczyznę i jego partnerkę znaleziono martwych w mieszkaniu w Szczecinie w listopadzie zeszłego roku. Sprawę bada miejscowa rejonowa komenda policji wraz z rejonową prokuraturą. Szczecin jest takim miastem, w którym zaskakująco dużo osób ginie w sposób zastanawiający. W większości są to tak zwane samobójstwa. To jest od lat problem tamtejszych organów ścigania, ponieważ do dziś wiele tych śmierci nie zostało wyjaśnionych. Nie zdziwiłbym się, gdyby również to, te śmierci, o których dzisiaj słyszymy, okazały się samobójstwem. Mężczyzna miał zginąć pod koniec października. Mniej więcej w tym samym czasie śledczy zatrzymali władze SKOK Wołomin i postawili nowe zarzuty w tej sprawie Piotrowi P., byłemu prezesowi Fundacji Pro Civili, utworzonej przez oficerów WSI. Kiedy wrócimy do okresu, kiedy kapitan Piotr P. organizował Fundację Pro Civili i ten proceder wyłudzania pieniędzy z Wojskowej Akademii Technicznej i z banków, to widzimy, że to jest to samo modus operandi. Tam w momencie, kiedy organy ścigania zaczęły interesować się fundacją i jej przestępczą działalnością, też osoby, które były na tym średnim szczeblu organizacji tego procederu, zaczęły ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. W sprawie SKOK Wołomin jest więcej pytań niż odpowiedzi. Po pierwsze, dlaczego służby zajęły się nią dopiero niedawno? Przestępczy proceder miał tam trwać od 2009 roku do czasu zatrzymania jego władz. 3 lata temu Kasa Krajowa SKOK-ów poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego o nieprawidłowościach w SKOK Wołomin. Gdyby wtedy rzeczywiście policja objęła kontrolę operacyjną i zaczęła zbadać sprawę SKOK-u, to prawdopodobnie te powiązania zostałyby wykryte. Ale tak naprawdę chodzi o tylko i wyłącznie, żeby tych głównych sprawców wsadzić do więzienia i przeciąć ewentualne ich powiązania z politykami. W ten sposób ułatwiono, pozwalając im pierw wyprowadzać pieniądze ze SKOK-u, a później gwałtownie sprawę zamykając i wsadzając ich wszystkich do więzienia. Dlatego dzisiaj pokazanie tych powiązań będzie bardzo trudne, chociaż nie niemożliwe. Przestępczy proceder w SKOK Wołomin trwał 2 lata po sygnałach z centrali SKOK. Zniknęły ponad 2 miliardy złotych. Co ciekawe, pieniądze musiały iść przez system bankowy, który od lat jest w Polsce monitorowany. To jest zadziwiające, że proceder, który doprowadził do wyłudzenia kredytów na tak dużą kwotę, mógł odbywać się niezauważony przez organy państwa od 2009 roku do 2014. To jest 5 lat. Przez 5 lat nikt, ani ABW, ani CBA, ani Policja, ani Centralne Biuro Śledcze Policji, ani Urząd Kontroli Skarbowej, ani nawet Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie zauważyli tego procederu. W wyniku śledztwa, które zostało ujawnione przez prokuraturę w Gorzowie Wielkopolskim, która prowadzi jeden z wątków, do wyprowadzenia pieniędzy ze SKOK Wołomin były organizowane grupy słupów, najczęściej bezdomnych, którzy zaciągali tam kredyty i wypłacali pieniądze. Wszystko firmowały fikcyjne działalności gospodarcze albo fikcyjne dane osobowe. Można założyć hipotetycznie, że skoro były słupy, które brały kredyty, to również były słupy, które wpłacały pieniądze do SKOK-u Wołomin. Pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności, między innymi Fundacji Pro Civili, bo jakby linki prowadzą bezpośrednio do tej fundacji. Nie jest możliwe, żeby taki proceder na tę skalę mógł zaistnieć i funkcjonować w tak długim okresie bez ochrony państwa. Państwo musiało chronić ten interes, a państwo to przede wszystkim premier, ministrowie i podległe im służby. I ci ludzie musieli wiedzieć o tym, że Polacy są okradani. Nie wiadomo na pewno, gdzie docelowo trafiły pieniądze wyprowadzone ze SKOK Wołomin. Ponad 2 miliardy złotych. Ani na co były przeznaczone. Radosław Jankiewicz, Telewizja Republika.